Trochę przepłacone. Ja pier. To już rok temu było lepiej. What the fuck! Fajny, ale przepłacony. Moi drodzy, pozwoliłem sobie wybrać kilka sceptycznych tudzież negatywnych komentarzy dotyczących przyjścia do Bintown, do Bostonu zawodnika, który został wytrajdowany z San Antonio Spurs 10 lutego 2022 roku. Na kilka godzin przed trade deadline oczywiście wybrałem te, te gorsze komentarze, znaczy gorsze, te, 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 które były tutaj naszpikowane dużą dozą wstrzemięźliwości, delikatnie mówiąc, która to wstrzemięźliwość utrzymywała się również kilka dni albo kilka nawet tygodni po tym tradzie. I to są komentarze kibiców bostońskich, i to są komentarze... Kibiców rozczarowanych, kibiców, którzy w tym okienku transferowym liczyli na coś więcej, albo przynajmniej na status quo, bo być może ich rozgoryczenie wynikało z tego, że oddano za dużo za kogoś, kto reprezentował zbyt mało. Natomiast posłuchajmy, co można usłyszeć teraz o tym zawodniku, i dla kontrastu, słuchajcie, kochani, wybrałem opinię pod postem, który dał ostatnio na Twitterze jeden z użytkowników i zapytał e, o opinię na temat tego zawodnika. Nie, zawo nie kibiców i fanów Boston Celtics, ale kibiców innych drużyn. Zaczynamy. Jeden z pięciu najlepszych point guardów w całej NBA. Koniec kropka. Fan Los Angeles Clippers. Wszyscy chcą go w swoim teamie. Fan Detroit Pistons. Właściciel jednego z najlepszych zagrań w historii NBA, które niestety podejrzewam może być szybko zapomniane. Fan Phoenix Suns. Może to być zawodnik z największym skillsetem, a nie będący superstarem w NBA w tym momencie. Poprawia się z sezonu, z sezonu na sezon. Jest największą potrzebą Celtics w tym momencie. Fan Los Angeles Lakers. Prawdopodobnie najbardziej równy zawodnik w waszym teamie. Warriors. Najwy... Zawodnik najwyższych lotów. Nieprawdopodobnie niedoceniany w mediach. To jest kaliber All Stars. Jest wyjątkowym zawodnikiem, ale jak zawsze bostońskie media nie do końca go doceniają. Tu akurat bym się nie zgodził do końca z tą drugą częścią. Jeden z topowych zawodników w lidze. Jego IQ jest wręcz na niebywałym poziomie. I mój ulubiony komentarz, moi drodzy: Derek White to zawodnik, który przejął w waszym zespole rolę smarta. Jest sercem oraz duszem, duszą waszego zespołu. Kibic Milwaukee Bucks. Moi drodzy, rzeczy, które można przeczytać, ale są też rzeczy, które można usłyszeć. And Didn't I say you have? Oh they're saying on the floor, they're counting you. That's what you White in the air for a jam. Harris blocked by White. What an effort. He kicks it out. White, a three-pointer. Bang! Nice look inside, White. Picked up by Derek White, who can run and rebound. He's looking to get there on Dyson, and he will. Brown in transition, hangs, and the ball jams. Kochani, żeby było uczciwie, wyrażę tak, że przedstawię Wam moje sprzed dwóch lat oczekiwania, moją reakcję, jeżeli chodzi o trade Derika White'a, oczywiście, bo o nim jest dzisiaj odcinek, o zawodniku fenomenalnym, o zawodniku, który, którego rola w zespole, którego rola wykracza daleko poza sport. Moi drodzy, klepnę się w piersi, dla przykładu powiem, że na początku jeszcze prawdopodobnie w off-sezonie długo byłem sceptyczny co do Kristapsa Porzingisa. Cały czas umartwiałem się i płakałem nad tym, że oddaliśmy Smarta, było to dla mnie nie do pomyślenia. Po prostu nie mogłem tego zaakceptować. Mi się wydaje, że czasem nawet na siłę szukałem minusów, szczególnie po bronionej stronie parkietu UKP. A dzisiaj wiemy, że jest to jeden z naszych najważniejszych zawodników i bez niego na parkiecie po prostu gramy dużo gorzej, ale ten odcinek jest o Eriko Wajcie. Ten odcinek będzie o Wajcie, o którym wiedziałem sporo o jego grze obronnej, o tym, że wniesie do naszego zespołu pobronionej po stronie parkietu to, czego być może brakuje, albo to, gdzie potrzebujemy usprawnień, ale kiedy patrzyłem na jego statystyki dotyczące ataku, kiedy patrzyłem na to, jak rzuca z około 30% skutecznością za 3, martwiłem się o to, co będzie z przodu. Także ja czasem, tak samo jak ci z początku odcinka, których cytowałem, jak każdy człowiek, czasem oceniamy, czasem oceniamy za szybko, czasem tej cierpliwości nam brakuje i po prostu spodziewamy się czegoś więcej albo tęsknimy za tym, co było, za tym, co, co oddaliśmy, bo to, co przyszło, jest dla nas po prostu niewiadomą. Dzisiaj odcinek PL Garden, który jest odcinkiem dziesiątym i dziękuję bardzo, jak zawsze, za to, że słuchacie. Dzięki, że teraz włączyliście ten odcinek, ponieważ jest to odcinek pierwszy po prawie trzech tygodniach. Była przerwa świąteczna, noworoczna, ale wracamy, wracamy i to z segmentem nowym, z segmentem o zawodnikach, gdzie będę przybliżał sylwetki zawodników, historię zawodników, teraźniejszość zawodników. I dzisiaj na rozkład idzie Derek White, ponieważ absolutnie, absolutnie na to zasługuje. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, jeśli się podoba, jeżeli słuchacie pierwszy raz. Naprawdę to jest istotne, słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, a już się też również pochwalę. 106 subskrypcji na Spotify, 139 na YouTube to fantastyczny wynik, jak patrzę z perspektywy tych 20 paru odcinków dodatkowo powiem z czego jestem niezmiernie dumny biorąc pod uwagę długość oglądania ostatni odcinek był rekordowy na spotify 25 osób słuchajcie od od, odtworzyło od początku do końca na youtubie mieliśmy rekordowy czas odtwarzania to napawa optymizmem to zachęca do dalszej pracy i do dalszego tworzenia tego podcastu który tutaj dla Was serwujemy, Derek White, który w pierwszej części przedstawi się Wam od wieku lat 11, a może nawet wcześniej, do wybrania go w drafcie przez high school, przez uczelnię, aż do dotarcia do Bostonu i dotarcia do tego, do czego jest zdolny teraz, co pokazuje teraz. Dziękuję już teraz um, użytkownikowi o, um, na Twitterze o pseudonimie Wikas, um, redaktorowi ESPN Holmesowi, panu Oliverowi Foxowi um, oraz um, kanałowi Andy Hoops, um, którzy, um, z których to artykułów oraz filmów korzystałem przygotowując pierwszą część dzisiejszego odcinka. Natomiast druga część dzisiejszego odcinka to już mój, moja autorska analiza, tego, co teraz dzieje się z Derrickiem White'em w Boston Celtics, tego, że pojawiły się i już mocno, że tak powiem, rezonują tutaj w świadku koszykarskim, nie tylko bostońskim, te głosy o tym, że czeka go występ w All Stars. Jak wyglądają jego cyferki, jaki jest go, jego wpływ na drużynę, kiedy bierzemy pod uwagę nasze odczucia, kiedy bierzemy pod uwagę cyferki a wartość Derika White'a i to będę dzisiaj powtarzał wielokrotnie, wykracza dużo, dużo bardziej ponad sport. Zapraszam moi drodzy na pierwszą część historia Derika White'a. Takie charaktery, tacy sportowcy wyrastają z takich historii. Historii trudnych to, to nie jest kolejna dopowiedziana, fajna historia, moi drodzy, do dobrego i miłego, grzecznego sportowca. To, to swego rodzaju przeszłość, która go ukształtowała. Jestem po serii wywiadów, artykułów, filmów i wiem jedno, słuchajcie, ten gość jest prawdziwy. Dobry, odpowiedzialny, altruistyczny, rodzinny. I tak mógłbym wymieniać wszystkie jego cechy mieszczące się w tym kanonie. Powiedzmy nazwijmy to najszlachetniejszych. A na końcu tego wszystkiego i celowo podkreślam na końcu, bo mam wrażenie, że, choć to podcast sportowy, to w tym zestawieniu to dla niego jest najmniej ważne, a nadal potężnie ważne, bo on po prostu potężnie dba o wiele rzeczy. Jest nim właśnie basket. Jak to się mówi, last but not least, tak? Miał przeogromny talent do koszykówki, oraz to, co najważniejsze przy talencie, chęć rozwijania się, chęć rozwi pokonywania przeszkód. Przeszkód, których było bez liku, słuchajcie. Zacznijmy od początku, gdzie Derek bardzo szybko musiał stać się tym dzieciakiem, który kopie tyłek każdemu, który go nie docenia. Ale to jest nasz Derek White. I już teraz zdradzę, że, że, że zawsze robił to fair. Zresztą wy pewnie się nie spodziewacie. Nie spodziewalibyście się, że, że będzie robił inaczej, bo już trochę go znamy. Mam nadzieję, że ta historia e, przybliży go bardziej. Nigdy na skróty. Zawsze zgodnie z zasadami rywalizacji sportowej. Zawsze kierował się tym, co ma napisane na jednej ze swoich czapek. E, słuchacze tutaj na YouTubie mogą zobaczyć. Be a good person. Zapraszam Was na podróż nie tylko po świecie koszykówki, ale przede wszystkim wartości, do których moim zdaniem każdy z nas powinien dążyć. A jeśli je ma, to powinien je pielęgnować. Bo jeśli wszyscy będziemy jak Derek, wszyscy będziemy zwycięzcami. A wygrywanie, a wygrywanie dla White'a jest przecież najważniejsze. Zacznijmy od szkoły średniej. Był 2006 rok. 11-letni chłopiec otrzymał zadanie pisemne od nauczyciela szóstej klasy w szkole podstawowej Northeast w Parker. W stanie Colorado, przedmieścia Denver. Miał około 500 wzrostu i był chudy jak patyk. Grał w baseball, tenis i futbol amerykański, ale przede wszystkim kochał inny sport. Temat tego eseju brzmiał Kim chcę zostać, gdy dorosnę? I chłopiec napisał Jest wiele rzeczy, które chcę robić, gdy dorosnę, ale jeśli miałbym wybrać tą jedną jedyną, byłbym koszykarzem. I ta odpowiedź składająca się ze 126 słów Słuchajcie, stwierdził w niej, opisał, że gra w salonie na małej obręczy. Trenuje z tatą. Wiedział, że nie, że nie jest najlepszy w innych dyscyplinach, ale w koszykówce. Niektórzy mówili, że jest jednym z tych lepszych podających, że jego skuteczność w rzucaniu się poprawia. Miał nadzieję, że będzie mógł uszczęszczać do Karoliny Północnej swojej ulubionej uczelni i grać w rodzinnym mieście Denver Nuggets. To właśnie chce robić w przyszłości. Jednak niecałe 10 lat później, gdy był już na ostatnim roku szkoły średniej, marzenie to było nieco zagrożone. Miał już 6 stóp wzrostu i ważył 150 funtów. Nadal nie za bardzo. Jego rodzice nagrywali jego mecze kamerami wideo, wspólnie montowali materiał filmowy do odtwarzania krótkich fragmentów, a następnie wysyłali dziesiątki płyt do różnych wyższych uczelni, mając nadzieję, że wzbudzą one zainteresowanie. Nikt nie odpowiadał. Rozważał więc Junior College w Woming, który miał niewiele udogodnień. Rozważał ofertę inną niż stypendialna ze szkoły NAEA w Denver. Jego nadzieje jednak malały. Zaczął akceptować fakt, że być może pójdzie do college'u, ukończy studia i na dobre porzuci koszykówkę. A treść eseju, o którym przed chwilą mówiłem, stanie się tylko niespełnionym marzeniem. To, że chłopak kiedykolwiek dotarł do NBA, wydawało się niemożliwe. Jednak była rodzina. A rodzina w życiu Delika White'a jest niesamowicie ważna. Rodzina, z której wyrósł, oraz rodzina, którą założył. Jego droga do sukcesu w NBA opiera się na niezachwianym wsparciu i zachętach ze strony rodziców: Richarda i Kalin White. Te silne wzorce do naśladowania były siłą napędową osiągnięć Delika na parkiecie, zapewniając mu motywację i inspirację przez całą karierę. Richard White. Pracował na co dzień w dziale IT firmy zajmującej się edukacją cyfrową, a Colin White była stale obecna w życiu syna, tak samo jak ojciec. Para jest razem od dłuższego czasu, a ich małżeństwo odegrało kluczową rolę w stworzeniu stabilnego i wspierającego środowiska dla ich dziecka. Zrozumienie wpływu rodziców Derricka White'a na jego sukces pozwala spojrzeć na jego cenną rolę, jaką odgrywa w życiu zawodowym sportowców, nie tylko. Derrika White'a, ale ogólnie na życiu sportowców, właśnie rodzina. Richard i Colin są tego zdecydowanie najlepszym przykładem. Nie tylko udzielali wskazówek, ale także dali swoim synom przykład poświęcenia i wytrwałości. Jednakże był ktoś jeszcze. W kwietniu 2012 roku Jeff Calver zmienił bieg życia Derika White'a. Calver wcześniej zwerbował rozgrywającego do szkoły NAEA Johnson Wales, a następnie został głównym trenerem na Uniwersytecie Colorado w Colorado Springs w ramach programu Division II i poprosił White'a, aby do niego dołączył. Był jednak pewien haczyk. Oferta Calvera pojawiła się na późnym etapie rekrutacji, więc wszystko, co mógł dać White'owi, to częściowe stypendium wraz z, doda z dodatkiem za pokój w wysokości zaledwie 3000 dolarów na mieszkanie. Aby pokryć resztę, White i jego ojciec zaciągnęli pożyczkę w wysokości 17 000 dolarów. White nosił numer 14. Numer ten odnosił się do liczby szkół, którego nie zrekrutowały, i przed każdym meczem, patrząc na tą koszulkę, przypominał sobie, dlaczego nosi ten numer. Powiedzieli, że jestem niewystarczająco dobry. Tej jesieni, w sezonie 2013 przepraszam, 2012-2013, White został studentem roku na konferencji, uzyskując średnio 17 punktów. W debiutanckim całym roku White notował średnio już prawie 26 punktów, ponad 7 zbiórek, ponad 5 asyst i 2 bloki. Przeniósł się i zakończył karierę w drużynie Colorado Buffaloes, zdobywając średnio 18 punktów, 4,5 asysty, 1 przepyt w sezonie 16–17, zdobywając jednocześnie wyróżnienia w pierwszej drużynie wszystkich konferencji i w drużynie All Defensive Team. Zauważyło go San Antonio Spurs, a San Antonio Spurs, jak doskonale wiemy, wybierają według swoich zasad. Ostatnio, słuchajcie, czytałem taki artykuł, w którym Lamarcus Aldridge zdradzał, dlaczego to Kyle Leonard odszedł z San Antonio Spurs. Podobno już troszkę nasycony sukcesami, ale również zmęczony zasadami San Antonio Spurs. tym, że San Antonio Spurs to kultura organizacji dalece wykraczająca poza sport. To kultura organizacji, w której uczymy się o obyczajach, o historii i o tym, jak być dobrymi ludźmi. Derek White znakomicie się wkomponował w te oczekiwania. Nawet wtedy jednak jego perspektywy w NBA wydawały się niepewne. I w noc draftu 2017 rodzice White'a zorganizowali w domu coś, co uważali za imprezę z okazji ukończenia szkoły, na wszelki wypadek, gdyby White nie został wybrany. Spurs wybrali go jednak w pierwszej rundzie, 29. PIK, co uczyniło go pierwszym graczem Division Second wybranym od czasów Ronalda Mareya w 2002 roku i pierwszym w lidze od czasu przejścia na emeryturę przez Bena Wallace'a w 2012 roku. Spurs byli jedyną drużyną w ciągu ostatnich 25 lat, która wybrała gracza, który przyszedł do NBA z długami związanymi z pożyczką studencką. Za pierwszą kasę, więc, którą NBA zarobił Derek White, spłacił studencką pożyczkę. Ale Spurs kierowali się filozofią Spurs. Derek jest szczególnie interesujący, powiedział jednak z jeden z dyrektorów front office. Ponieważ we współczesnym ekosystemie koszykówki, kiedy internet i media społecznościowe zostały w pełni ukształtowane, coraz mniej chłopaków wykorzystuje małe szanse na sukces, w czym Derek White jest po prostu znakomity. Ale szczerze mówiąc, nie był tak dobry, dopóki nie skończył 21 lat. Podczas obozu przygotowawczego White'a dla debiutantów, trener Colorado Ted Boyle odwiedził trenera Spurs Grega Popowicza i skontaktował się z nim, aby zobaczyć, jak radzi sobie White. Musi wierzyć, że należy do NBA, Popowicz powiedział Boylowi. Pop wiedział, że White po prostu nie dowierzał, że jest częścią tego wielkiego świata. W składzie, w którym był Tony Parker, Manu Ginobili, Kawhi Leonard, Lamarcus Aldridge, White przeskakiwał tam i z powrotem ze Spurs do g -League. Utrzymywał sztywny harmonogram, intensywnie obserwował innych, maniakalnie skupił się na śnie, nawodnieniu i diecie. Rok później, w swoim drugim sezonie, a trzecim meczu konferencji zachodniej przeciwko Denver, White eksplodował i zdobył dla Spurs najwyższe w karierze 36 punktów. Po tym meczu, jak mówi do dzisiaj, w końcu poczuł, że należy do tej drużyny, w końcu poczuł, że należy do NBA. A Boston i Brad Stevens patrzyli on na niego już od dawna. W biurze Celtics nazwisko White krążyło od czasu jego pobytu w Colorado. W 2019 roku został powołany do 13-osobowej drużyny USA Basketball Select Team, która trenowała z reprezentacją USA. Grał z Tatumem, Brownem, Markusem Smartem, a wszyscy pozytywnie zareagowali na postawę wszystkich wymienionych. Podczas treningu w Team USA w Las Vegas obserwował go także Brad Stevens. Ówczesny trener Celtów. Jest tak naprawdę dobry. Gra w odpowiednim tempie. Bardzo mocno broni. Zawsze wykonuje dodatkowe podania. Dodaje, dodaje energii na boisku, powiedział Stevens. White może wejść z ławki lub zacząć, oddać 15 rzutów lub wcale i wszystko byłoby w porządku. Brat naprawdę ceni kulturę, profesjonalizm i ludzi zorientowanych na zespół, powiedział jeden z, jeden z dyrektorów front office konferencji wschodniej. Dorastał, nie mając żadnego talentu związanego z koszykówką, dołożył i zmienił się w gracza, którego sam sobie wymyślił. Jeśli nie potrafisz tego uszanować, nie widzisz szerszego obrazu. To brzmi banalnie, ale Derek był po prostu zwykłym facetem, który dostał się do NBA i nigdy nie przegrał. On po prostu był. White nie potrzebował piłki. Kiedy budujesz świetny zespół, chcesz pozyskać grupę graczy, z których każdy może pokazać się z jak najlepszej strony. A jeś, ale jeśli dostajesz zbyt wielu chłopaków, którzy dobrze radzą sobie z piłką w rękach, tak naprawdę dostajesz tylko połowę tego, do czego każdy z nich jest zdolny. Boston miał wielu takich zawodników, którym potrzebna była piłka. Jednak to nie działało. Celtics potrzebowali czegoś innego i do lutego 2022 roku tego nie mieli. Boston 2021-2022 desperacko chciał znaleźć kogoś takiego jak on. Ale źródła ligowe podają, że Spurs wcale nie byli zainteresowani transferem. White stał się lubieńcem organizacji, co stanowi kluczową część tej kultury. Kiedy White organizował ślub, na przykład w Colorado, było na nim kilku członków Spurs, a White podziękował oficjalnie swoim trenerom za pomoc w rozwoju właśnie na tej ceremonii. Poślubił na niej Hanes Schrader i są razem od czasów studiów w Colorado. Ślub pary odbył się w 2021 roku. Właśnie w Denver. Derek White i Hara i Hanna mają dwóch synów. W wywiadzie dla Massive Life White opisał swoje doświadczenia z bycia ojcem. Od urodzenia pierwszego syna nie sypiał wystarczająco dużo, ale uwielbiam go cały czas obserwować. On już odmienił nasze życie, więc siedzenie z nim, oglądanie meczu i kibicowanie jest po prostu wspaniałe. Te chwile, te chwile będą ze mną już zawsze. Derek był facetem, którego oczekiwali wszyscy w lidze. Celtics po prostu byli wytrwali w dążeniu do niego. Boston oddał sporo. Zaoferował ramę Romeo Langforta, Josh'a Richardsona wybór w pierwszej rundzie draftu 2022 i zamianę pików w pierwszej rundzie 2028. To była oferta, której Spurs jednak odrzucić nie mogli. Ale jak podają źródła, Spurs chcieli mieć także pewność, że pozostawią White'a w dobrej sytuacji, że wytransferują go do zespołu, który zamierza we właściwym kierunku. Celtics złożyli taką ofertę za Koboć, kto zdobywał średnio 14,4 punkta na mecz. Ale ich wewnętrzne analizy przewidywały, że White będzie o wiele bardziej korzystny. niż wskazywały właśnie te po powierzchowne statystyki. W tym już było wiadomo, że jest jednym z najlepszych obrońców w lidze, a już na pewno w czołówce, jeżeli chodzi o point guardów. Dziś sztab zdumiewa się jednak nadal. Nad jego umiejętnościami w obronie i tym, jak potrafi zatrzymać przeciwnika, nawet jeśli przeciwnik ma przewagę liczebną. Stevens, architekt, twierdzi, że organizacja spędziła dekady na szukaniu kogoś takiego. Derek White, jak twierdzi, pasuje idealnie. Derek White również odegrał kluczową rolę w reprezentowaniu swojego kraju na, na arenie międzynarodowej. Podczas Mistrzostw Świata w koszykówce FIBA, White aktywnie przyczynił się do sukcesu reprezentacji USA. Mistrzostwa zgromadziły najlepsze reprezentacje, zapewniając sportowcom takim jak White doskonałą okazję do zaprezentowania swojego talentu i zaangażowania w sport na szerszą skalę. Podczas Mistrzostw Świata występ Derricka White'a wzbudził uwagę i pochwałę. Jako cenny członek reprezentacji USA podczas tego wydarzenia maksymalnie rozwinął swoje umiejętności, pomagając drużynie osiągnąć doskonałe wyniki. Turniej był dla White'a okazją do dalszego ugruntowania swojej pozycji. Jako integralnej części drużyny narodowej i zademonstrowania swojego statusu wpływowego gracza w międzynarodowych rozgrywkach. Międzynarodowa kariera Delika White'a uwypukliła jego możliwości jako wybitnego koszykarza. A jak kariera Delika White'a przedstawia się teraz? Zastanowimy się w drugiej części, gdzie wezmę na rozkład ee, i przeanalizuję jego dokonania w tym sezonie. Oraz podczas kariery w Boston Celtics, i to jak bardzo Derek się rozwinął, i to jak bardzo nie do zastąpienia jest w tym momencie. I moi drodzy, zaczynamy drugą część, i w drugiej części słuchajcie. Będę porównywał Derika White'a do ucznia w szkole. Taki sobie wymyśliłem tutaj schemat, że tak powiem. Derrick White, jak już wspomniałem przed chwilą, jest w swoim prime i mógłby być wielkim, wielkim nauczycielem i zapewne jest. Ma dzieci i, i, i bierze, jak często widać, chociażby w transmisjach sportowych Bostonu, udział w życiu jakimś szkolnym. Tutaj. Społeczności bostońskiej, to fajnie mi się jego cechy wpisują w bycie, słuchajcie, dobrym uczniem. Dobrym uczniem, który mógłby się w szkole zadawać z takimi bad boys, z gangiem, którzy nie do końca się dobrze uczyli, ale, ale to jest ten spoko gościu, który zawsze da ściągać, zawsze da odpisać pracę domową, taki spokoziomal, który. Zabycie którego zabycie prymusem szanowano, a nie z którego szydzono. I słuchajcie, zaczniemy od pierwszego, od pierwszej cechy, która zawsze cechowała dobrych uczniów. Derek White, moi drodzy, jest liderem frekwencji. Liderem frekwencji jest w zeszłym sezonie, jako jeden z nielicznych w NBA, a w zeszłym sezonie było tylko 10 takich, jako jedyny w Bostonie, Pierwszy od czasów Isaiah Tomasa w sezonie 2015-2016 zagrał we wszystkich 82 spotkaniach sezonu zasadniczego. A do 3 listopada tego roku od trejdu właśnie z San Antonio Spurs rozegrał wszystkie 112 meczów sezonu regularnego. No jest to słuchajcie wynik potężny przy intensywności NBA jaką mamy w tym momencie. To jest wręcz nieprawdopodobne. W pierwszym sezonie dla Celtics zagrał we wszystkich meczach ogólnie. Rok temu, jak już wspomniałem, rozegrał wszystkie mecze sezonu regularnego. W playoffs opuścił jeden z powodu oczywiście narodzin Hendricksa, swojego pierwszego dziecka. Łącznie do 3 listopada 2023: 155 gier na 156 możliwych. Niesamowity wynik. Następnie w tym sezonie, słuchajcie, opuszcza dwa mecze w listopadzie. Oczywiście z jakiego powodu? Z powodu narodzin drugiego dziecka. I jeden mecz po trzech tygodniach z przyczyn, z przyczyn rodzinnych. Do mnie mamy, że również chodzi o jakąś opiekę nad dzieckiem, o coś takiego. Także widać, że Derek White rezygnuje ze sportu tylko wtedy, jeżeli chodzi o te rzeczy ważniejsze, czyli o rodzinę. Nic prócz rodziny go nie powstrzyma ale to nie znaczy, że słuchajcie, ze zdrowiem jest cały czas super, bo pamiętamy z zeszłego sezonu był uraz szyi czy popękane błony bębenkowe i gdzieś tam na długo pozostanie w pamięci ten obraz White'a, jak miał zakrwawione usta podczas meczu. Krótko to było przed All Stars i krzyczał do drużyny. Eee, jeszcze jeden mecz, jeszcze jeden mecz, ale oczywiście w swoim stylu gdzieś tam serdecznie, e, się uśmiechając i, i, i błyskając tymi zakrwawionymi zębami. Eee, e, super e, lider frekwencji, słuchajcie, ale my jedziemy dalej. Bo kiedy derika nie ma, my po prostu przegrywamy. On jest najważniejszy. To jest uczeń, któremu, który o czerwony pasek nie zabiega. To jest ten idealny uczeń, który uczy się dla siebie również dla innych, a nie dla ocen. Kiedy go nie ma, mówiąc tutaj znowu metaforycznie, ci badboje nie mają od kogo odpisywać pracy domowej, więc cierpią po prostu wszyscy. I spójrzmy na ten sezon. Przegrywamy pod jego nieobecność, zarówno każdy mecz, praktycznie oprócz Brooklynu, który rozegraliśmy bez niego, był przegrany, ale nie lekceważąc Brooklynu, z Brooklinem czterech z pięciu naszych zawodników miało ponad 20 punktów. No okej, okay, Jeru Holiday miało 18, ale to jest prawie 20, ale Jeru rozdał też wtedy 10 asyst. Poza tym trzech zawodników, ponad 20 punktów graliśmy u siebie, więc ten Brooklyn był pyknięty, ale Minnesota nie poradziliśmy sobie, Filadelfia oraz słabiutcy Hornets po prostu nie. Nie poradziliśmy sobie bez Delika White'a, i mówiąc na, o jego wpływie na, na drużynę, przedstawię Wam kilka niebywałych wręcz statystyk. Na początek, moja ulubiona, czyli net rating na 100 posiadań, słuchajcie, wynoszący, i tutaj uprzedzę, bo to jest statystyka, którą zgarnąłem w połowie grudnia, także ona się mogła odrobinkę zmienić, nie sprawdzałem, a nagrywam w poniedziałek, 8 stycznia. Natomiast net rating na 100 posiadań Derricka White'a to uwaga 17,3 punkta, z czego ofensywny net rating to 9,7, a defensywny minus 7,6. Dla ciekawostki, powiem tylko, że na plusie offensive rating mają w naszym zespole tylko JT, KP, Drew Holiday i Peyton Pritchard odpowiednio, oczywiście dużo, dużo mniej niż 9,7. 1,9, 5,7 KP, Drew 2,6 i Peyton Pritchard 0,3 a tylko jeden zawodnik oprócz Derricka White'a ma defensywny ten net rating na minusie, minus 1,4 ma Kristaps Porzingis czyli tylko Derrick White i Kristaps Porzingis trzymają przeciwników na minusie, kiedy są na parkiecie to jest statystyka o której która wiele mówi o tym, e, czy Derek White e, i jaki Derek White ma wpływ, kiedy jest na parkiecie, a kiedy go nie ma. Także ten lider frekwencji musi po prostu grać. Jest w absolutnej czołówce ligi, jeśli chodzi o statystykę e, efektywnego plus minus, e, czyli takiego plus minus bez garbage time, bez e, takiej pasy, gdzie po prostu wpada kosz za koszem, albo bez pasy. Gdzie po prostu nic nie wpada, Celtics z nim na parkiecie przewyższają przeciwników o 265 punktów. Jest w tej statystyce trzeci od razu po Makseju i Okiciu. I ja słuchajcie, na tych statystykach zaawansowanych się teraz koncentruję. Kilka z tych statystyk, które teraz wymienię, to dziękuję bardzo JJowi Redikowi, którego tutaj serdecznie pozdrawiam. Zaczerpnąłem tutaj z jego analizy cztery kolejne statystyki. Które pokazują ten, ten background, który jest niesamowicie istotny, ten background, który sprawia, że gdzieś tam te, te, te statystyki, które są zawsze na wierzchu, schodzą trochę na drugi plan, bo nie do końca być może się liczą w rozrachunku, jeżeli mówimy o zwycięstwie. Także jedziemy dalej. Słuchajcie, jest drugi, jeżeli chodzi o. Points per direct peak, od razu po halibartonie. Jest drugi, jeżeli chodzi o points per direct touch, czyli kiedy ma piłkę, to po tym, co się stanie, jak ją odda, rzuci, zrobi cokolwiek, jeżeli chodzi o, o tą statystykę, generuje punkty. Jest na drugim miejscu. Jest w czołowej dziesiątce, jeżeli chodzi o krycie zawodników i pozwalanie mu na im na zdobywanie punktów oraz w top dziesiątce, jeżeli chodzi o nie tylko ilość punktów, ale także field goal percentage. Zatem widzimy, jaki to jest zawodnik po, po, po dwóch stronach. Jest, jest i w defensywie, i w ofensywie niezastępiony. Jest zawodnikiem, który jeszcze w jednej bardzo ciekawej statystyce, o której muszę powiedzieć że ja troszkę jej algorytm dopiero zgłębiam, ale ona robi, słuchajcie duży case statystyka, która nazywa się Winshares, mówi o tym jest to dosyć skomplikowana statystyka natomiast rozdziela ona jakby tort zwycięzcy zwycięzców danego meczu, zwycięzców danej cykli meczów na poszczególnych zawodników i Derek White w naszym zespole jest oczywiście na numer pierwszy. Wystarczy powiedzieć, że przodownikami wśród wszechczasów są takie tuzy jak Karem Abdul-Jabbar, LeBron James, Dirk Nowicki, Tim Duncan czy Michael Jordan, który jest liderem jeżeli chodzi o Windshares na 48 minut, co właśnie według wielu daje case na nazywanie e, Michaela Jordana Goatem, także mm, jeżeli chodzi o ten o podział tego tortu e, tutaj i tą statystykę Winshares, do której być może jeszcze będę wracał w podcaście bo tak jak mówię, dzisiaj ją podaję dzisiaj ją lekko naruszam ale jeszcze będę ją zgłębiał e, pokazuję jak ważny jest e, jak ważny jest Derek White a czy Derek White słuchajcie e, zasłuży na Nabycie All starem zasługuje na pewno, czy będzie all starem nie wiem. Tak jak powiedziałem, to jest uczeń, który uczy się dla wiedzy, nie dla ocen i, i być może tacy zawodnicy jak Lillard będą wybrani przed nim, a raczej na pewno będą wybrani przed nim, ale czy oni są tacy dobrzy w defensywie, czy oni tak bardzo wpływają na zwycięstwa? czy są po prostu mistrzami punktów są po prostu mistrzami asyst są mistrzami zagrań e, niesamowicie widowiskowych no nie mi to oceniać kibice głosują, ale będą również słuchajcie e, będą również fachowcy, którzy będą e, oceniać, e, dlatego ja mam nadzieję że ten Derek White, który z założenia jest roleplayerem, ale moim zdaniem role roleplayerem to jest słuchajcie Hauser lub Kornet z całym szacunkiem dla tych panów ale e, jak dla mnie, e, to, to, to Derek White i to, co powtarzam cały czas, to ten wpływ na zwycięstwo, e, to nawet wracając, słuchajcie, do, tej, e, do tego pojęcia role player. No, role player to jest z założenia ktoś, kto, e, kto ma być zawsze gotowy, ale nie zawsze wykorzystywany. No, Derek White to jest gość, który jest zawsze gotowy i moim zdaniem jest zawsze wykorzystywany, więc on poza ten e, Kanon e, bycia rolów, role playerów po prostu wykracza. Jak dla mnie to jest zawodnik aktualnie najważniejszy w Boston Celtics, e, moja opinia na temat najważniejszych zawodników Boston Celtics zawsze była niepopularna, e, dopóki mm, grał na najwyższym poziomie, a na przykład taki był. Na początku roku 2022 e, gra Time Lorda. Ja uważałem, że wtedy najważniejszy jest Time Lord I do dzisiaj uważam, że gdyby Timelord był zdrowy e, do finałów, to by, być może te finały byśmy z Golden State e, wygrali. Także e, prawdą jest to, e, co krzyczy, krzyczeli ostatnio kibice e, San Antonio Spurs, e, że Derek White powinien być wybrany do All Stars. Nie jest to najważniejsze, ale myślę, że dla niego byłoby to na pewno fajne wyróżnienie. JT widziałem, też chodzi w koszulce tutaj z akcją Derek White na All Stara, także, także jak najbardziej. I słuchajcie, my już przechodzimy do Rady Pedagogicznej. Na Radzie Pedagogicznej mówi się o uczniach, ale posłuchajmy przez chwilę, co mówi o sobie też Derek White. Co mówi na przykład gdzieś tam Świadczące to jest wszystko, słuchajcie o jego, o jego niezwykłej skromności i o tym, na czym on się koncentruje, i, 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 i będzie też wypowiedź e, o tym, jak on się odnosi do tego całego zamieszania o byciu All-Starem. Może od tego zacznijmy. E, co mówi Derek White o byciu All-Starem? E, no co za gość? Jestem po prostu wdzięczny, po prostu próbuję wyjść i pomóc nam wygrać. Myślę, że gdybym miał okazję rozegrać mecz All-Stars, Byłoby to podyktowane tym, że wygrywamy i jaki mamy zespół. Jestem po prostu wdzięczny, że jestem częścią tego zespołu, tej organizacji i kultury, jaką mamy. Tutaj budujemy. To, czy to zrobię, czy nie, nie zmienia faktu, że jestem wdzięczny, że tu jestem. No gościu, słuchajcie w kilku zdaniach. Używa 10 razy tego, że jest wdzięczny. No super, no Derek, słuchaj, kocham Cię. Derek White o zwycięskim zrzucie z Miami Heat w meczu numer 6 rok temu. Stanie tam w narożniku nie przyniosłby żadnego pożytku. Niezależnie od tego, czy smart rzuciłby, czy nie. Więc po prostu poszedłem za piłką. No, gościu nie stoi bezczynnie, nie lubi się nudzić, zawsze lubi się przydać. Lecimy dalej, słuchajcie. Kiedy przed sezonem opublikowano listę 100 najlepszych zawodników w lidze, oczywiście słuchaliście pierwszej części i wiecie, że Derek White zawsze miał pod górkę i zawsze nie był brany pod uwagę i tutaj również nie został wzięty pod uwagę. Natomiast co mówi Derek White o tym? Po prostu takie zawsze było moje życie, więc nie jestem specjalnie zaskoczony. Jest tak, jak jest. Naprawdę nie skupiam się na tym zbyt bardzo. I słuchajcie, ja Derekowi wierzę. Niektórzy mówią rzeczy pod publiczkę, Niektórzy mówią rzeczy nieszczerze. Derek jest super szczery, i Derek zawsze mówi to, co myśli. Uwielbiam słuchać wywiadów właśnie z tym człowiekiem. A co mówią na razie pedagogicznej nauczyciele oraz między sobą koledzy z klasy o Deriku? Posłuchajmy, co mówi kolega z innej klasy, co ciekawe, D'Angelo Russell. Moją inspiracją jest Derek White. Chcę być Derrickiem Whiteem. Nie cieszy się dużym uznaniem za to, co robi, wykonuje jednak wszystkie zwycięskie zagrania. Oto kim chce być. Słuchajcie, zawodnik Los Angeles Lakers. No a co mówi Derek White na to? To było super. Byłem w pewnym sensie zszokowany. Miło było to usłyszeć. No, no, Derek, super. Co mówi trener, wychowawca klasy? Można na nim polegać każdego dnia. Rozumie, że nie zawsze wszystko pójdzie po jego myśli. I zawsze ma naprawdę bardzo dobrą mowę ciała. Jest jednym z naszych liderów, ponieważ wnosi to każdego dnia i można na nim polegać. Mowa ciała i niezawodność uczyniły w Bostonie White'a dobrym wzorem do naśladowania dla innych graczy. Zgadzam się w 100%. White, który, słuchajcie, chociażby w, w przeciwieństwie do Smart'a, jest o, często oazą spokoju, zawsze uśmiechnięty. Wiemy, jak, żebym nie wyszedł teraz na hejtera Smart'a. Ja Smarta kocham ale czasem smart był, wiadomo, piekło niebo i kiedy było, kiedy było niebo, zarażał tymi dobrymi emocjami. Czasami jak było piekło, zdarzało się, że, że smart, no gdzieś tam te emocje odgrywały dużą rolę. Słuchajcie, kolega z klasy, Drew Holiday. Chociaż White jest jednym z najlepszych obrońców NBA, obrona nie jest jedyną częścią jego gry, która go wyróżnia. Jego charakter, jego osobowość wydaje się dość cichy, ale kiedy wychodzi na parkiet, naprawdę robi dużo hałasu. I dlatego właśnie mówiłem, bedboje zawsze będą go doceniać, mimo że jest kujonem. Wiem, że zawsze mówi się o jego defensywie, o tym, jak blokuje rzuty w pomalowanym, a nawet za trzy, ale w ofensywie jest po prostu niezawodny. Były kolega z zespołu, yy, kolega z drugiej klasy, Pop każdy, Demar Derozan. Pop każdego dnia był na jego tyłku. O mój Boże, mówię o tym zawsze. Widziałem, jak Pop był Popem dla Derricka tak bardzo. Widzicie teraz dlaczego. Ponieważ Pop dostrzegł w Derricku coś, co pokazuje teraz. Dlaczego jest tym, kim jest w tej lidze. I słuchajcie, na koniec oczywiście Greg Popowicz, czyli pierwszy wychowawca Derricka White'a. Derrick to naprawdę wyjątkowy przypadek kogoś, kto z czasem odkrył, że należy do NBA. Oczywiście zaczynał w małym koledżu. W rozwoju był jednak znakomity, spędzał dużo czasu przed i po treningach, na, lig na lidze letniej i uczynił się po prostu jak się gra w NBA. Od razu było widać, że ma instynkt do tej gry, rozumiał jak grać. Większość graczy NBA nie wie jak grać. I pop po meczu ostatnim z Bostonem po prostu nie mógłbym być bardziej dumny z zawodnika. Kiedy przyszedł do nas po raz pierwszy, nie sądzę, że wierzył, że należy do NBA. Obserwowanie jego rozwoju przez te wszystkie lata, zaczynając od Gilik i grając z nami potem w Bostonie, to dla mnie wielkie emocje. To jeden z najspanialszych facetów w historii naszej organizacji, a jego pewność siebie właśnie eksplodowała. To był proces. Ile jest w lidze? 6-7 lat? Nie jestem już pewien, ale to świetna historia. Zaczynał od zera wierzył w siebie i wykonywał pracę niezbędną, aby dotrzeć tu, gdzie jest teraz. Więc jestem po prostu zachwycony. Słuchajcie, usłyszeć takie słowa od Popowicza. Ja życzę Jeremiemu Sochanowi, żeby kiedyś również takie rzeczy usłyszał, bo to będzie zwiastowało to, że Jeremy jest naprawdę naprawdę wysoko w lidze. I na koniec słuchajcie tych, tutaj tej wzmianki, o tym, że Derek nie uczy się dla ocen. Przedstawmy jego oceny, czyli jego statystyki w tym sezonie i są to statystyki, które oprócz asyst, które notuje 5 to tylko jeżeli chodzi o asysty jest nieco gorszy niż San Antonio Spurs, ale wiadomo tutaj trochę asystuje Jason Tatum, tutaj trochę Holiday, coraz więcej Jalen Brown, także gdzieś tam ten, ten ruch piłki też istnieje, chociaż ostatnio jest troszkę za dużo ISO, ale ja myślę, że Słuchajcie, 17 punktów 4 zbiórki, 5 asyst, 1 przechwyt 1 blok, półtorej straty tylko na skuteczności 49% oraz 42 za 3 89 free throws jest to wręcz nieprawdopodobny nieprawdopodobny yy, wynik, który jeżeli spojrzymy na gołe statystyki na pewno powiemy sobie nie no ten gościu na all stars to na pewno nie, ale my wiemy my wiemy, że tak więc e, widzimy, że robi wszystko lepiej e, od, od czasu tradu od San Antonio Spurs, gdzie przecież tą piłką też musiał dzielić się z DeRozanem, z Marejem, a wcześniej z Aldridge'em czy Leonardem, a Derek White, e, moi drodzy, robi wszystko. Derek White robi wszystko. No, rzuca, kiedy powinien. E, transition, fast break points, e, rzuca nawet czasem teraz, ostatnio zauważyłem hero bole, ale ale on te hero bole trafia. Jest, jest odważniejszy, tak jak powiedział Pop. Nabrał, nabrał odwagi, podaje. Czasami zostaje z boku i czeka cierpliwie. Stawia zasłony, chodzi po zasłonach. Uwielbiam też jego akcję słuchajcie: drive and kick, gdzie tam kick and out, gdzie po prostu wbija pod kosz i, i albo rzuca tego swojego floata niesamowitego do mhm. nie do obrony. Albo rozrzuca do, do graczy ustawionych za trzy punkty. Przepraszam, coś mi wpadło do ust. Są danki, są zbiórki, jest postap. Jest też, słuchajcie, no wróćmy do meczu z Miami. Jest też kluczowym zawodnikiem, kluczowe zagrania. Albo z Toronto kilka meczów wcześniej, kiedy rzucił kluczową trójkę w ogródku. Także jest, jest, jest dużo rzeczy w ataku, które robi Derek. I, I cały czas jest ta solidna obrona. Są, są stile, są, są bloki, gdzie słuchajcie, wkraczał do Celtics. Pamiętamy jako ten najlepszy, jeden z najlepszych blokujących, jeżeli chodzi o pozycję point guardów, a, a już na pewno najlepszy point guard, jeżeli chodzi o zbieranie fauli w ataku. No i teraz opinia. I, i, I zdanie popularne, ale warto to powtarzać, że ten backcourt z Drew Holiday'em to jest najlepszy backcourt w lidze, którego wszyscy nam zazdroszczą. God bless Brad Stevens za to, co, co zrobiłeś. Mój drodzy i na koniec, na koniec przedstawiam wam, jeżeli oglądacie na YouTubie, być może już zwróciliście uwagę na, na jedno zdjęcie. Ja tam zaznaczyłem strzałką Derricka White'a, pilnego ucznia. Bo to Derek White, kiedy nie potrafi, kiedy ma zaległości, choć to dziwnie brzmi, a może nie potrafi do końca, tak jakby sobie to wymarzył, albo ma zaległości, ale oczywiście nie z własnej winy. Zawsze nadrabia i to zawsze z nawiązką. I o czym ja teraz wspominam. Słuchajcie, jak przychodził Derek White, już na początku tego podcastu mówiłem o swojej opinii. Że te rzuty za trzy punkty to było około 30%. Też w tym pierwszym sezonie, ja tu sobie odnotowałem, to było 31,4. Sporo osób narzekało. Ja również byłem może nie tyle rozczarowany, co oczekiwałem więcej. Ale w 2020 roku na jesieni odwiedziłem TD Garden 4 razy. Za każdym razem do tego TD Garden, słuchajcie, chodząc dwie, dwie i pół godziny przed meczem żeby po prostu popatrzeć chłopaków jak się rozgrzewają. Jeden zawodnik przykuł moją uwagę najbardziej. Jeden zawodnik przychodził wcześniej i wykonywał mnóstwo rzutów z korneru na wprost kosza z różnych kątów, ale wszystkie z załuku. Rzucał za trzy. Derek White za każdym razem to zdjęcie, które widzicie na YouTubie, to jest zdjęcie, które zrobiłem Derekowi. Eee, nawet już nie pamiętam, czy to było zdjęcie zrobione, bo on to robił, czy po prostu robiłem zdjęcie. Na tym zdjęciu jest też Cedric Maxwell. Cedric Maxwell. Być może to jemu robiłem zdjęcie, ale Derek się załapał. I, I zwrócicie uwagę, że na tym zdjęciu jest tylko i wyłącznie Derek White z naszego zespołu, i to było już na 2-2,5 dwie, dwie godziny przed meczem. Gościu postawił sobie za cel, to jest najlepszy dowód, że czasami to są takie rzeczy, których nie zobaczymy w kamerze. To są rzeczy, które, których nie przeczytamy w artykułach. To są rzeczy, które, które widać z boiska. Ja miałem to szczęście i tą okazję to zobaczyć, że to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, słuchajcie, to jest niepodważalna prawda. Ten człowiek, wielki człowiek, Pilny uczeń, kiedy coś mu nie wychodzi na tyle, na ile by chciał, zawsze stara się to poprawić. I słuchajcie, ta historia i te wiele historii, które przedstawiłem, jak one bardzo oddają filozofię życia i etykę pracy tego człowieka. Mamy w drużynie skarb, skarb, który zasługuje na każde pieniądze, a na pewno nie będzie się o te pieniądze wykucał, bo zależy mu po prostu na wygrywaniu. Ma kontrakt do końca sezonu 2024-2025, gdzie w ostatnim roku zarobi 19 milionów. Ja nie wyobrażam sobie, aby występował, moi drodzy, w innej koszulce niż zielona. Eee, dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję Wam za ten podcast. Mam nadzieję, że, e, że dotrwaliście do końca. Postarałem się zmieścić w godzince. E, postarałem się złożyć hołd wielkiemu człowiekowi, wielkiemu zawodnikowi. W pierwszej części... Przybliżając jego historię, w drugiej części mówiąc o tym, co teraz, a być może już zapowiadając o tym, co będzie, bo z, całe, z, całego, żyć, ży, z całego serca życzę mu, aby, e, aby mecz All Stars odbył się z jego udziałem. Natomiast doskonale wiem, że na jego motywację, na jego umiejętności, na jego wolę walki e, to nie wpłynie. Wiem, że Derek White, e, bez względu na wszystko, będzie przez kolejne dni i przez kolejne miesiące dla nas wartością największą. E, dziękuję raz jeszcze. Pozdrawiam serdecznie. E, wracamy do cotygodniowego PL Garden. E, także e, mam nadzieję, że wróciliście razem ze mną. Za tydzień znowu się widzimy. Polecajcie PL Garden, jeżeli się podoba, subskrybujcie. E, a ja żegnam się z wami do następnego. Siemanko.